Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Resident Evil 2. Więc zastanawiacie się, czemu jestem w innym miejscu niż ostatnio skończyliśmy. Dlatego, że zapomniałem na zielone zioło. Zapomniałem, że zapisywać można tylko. Zapisywać można tylko przy maszynach do pisania. Więc musiałem sam tutaj już dojść, ale daleko, daleko to nie było i już lecimy dalej z historią. Czy ja mogę to jeszcze sobie połączyć z tym? Nie, nie mogę. No dobra, nieważne. Co my tutaj mamy? Film stanowi dowód. Pilnować jak oka w głowie. Czyli tutaj będziemy mieć, mamy do wywoływania filmów, więc prawdopodobnie tutaj przyjdziemy z jakimś zdjęciem lub filmem. Ok, możemy sobie zapalić światło. Można powiedzieć, że chyba to jest jeden z takich bezpieczniejszych pokoi. Połącz. Dobra. I to połącz z tym. Ok. Tu podobno jakoś można użyć noża, tylko nie wiem jeszcze jak. Jest mapa. Jak użyć tego noża? A tutaj oczywiście jest notatka informująca o ziołach. Ja sobie jeszcze raz zapiszę. I słuchajcie. Kurde, jak się używa tego noża, chciałbym chętnie wiedzieć. Poczekajcie, ja zaraz się upewnię i zaraz wrócę do Was. Już jestem. Trzeba po prostu przytrzymać spację i możemy atakować nożem. Na pewno nam to wiele ułatwi. Gdy leży zombie, możemy go pochalatać zamiast marnować amunicję. Dobra. My musimy się wrócić. Bo kolega które drzwi on otworzył? A te. Mówi, że muszę pilnie wrócić się do tego pomieszczenia, gdzie było biurko z kodem. Okej. Okay. 109 mogę zrobić 108. Nie ma takiej szafki? Okej, okay, zamknięte, no dobra. 107. Też nie mogę. 100. Czekajcie. No nie mogę, bo chyba myślałem, że źle klikam. No dobra. A 106. Okej. Okay. Czemu tamtej mi nie... O, mam jakiś film właśnie o tym, co mówiłem. 105. Nie ma. 104. To 3 nie mogę. To 2 nie mogę. Ale 101 mogę. Znaczy nie mogę, no. No dobra. Co my tutaj mamy? Rolka filmu. Okej. A tu mamy amunicję. Dobra. Jest na jakąś kartę. A tutaj są wyższe numery i pewnie musimy znaleźć jakiś przycisk. Ale dobra. Słuchajcie, ja muszę wrócić. No nie, czy ja tam wrócę. Bo ja muszę wrócić do tego pomieszczenia. O, tego właśnie.
Podobno tu są nazwy, imiona, czy na przykład George, Rita i Marvin. George, Rita i Marvin. Marvin, Rita, George. No dokładnie. Okej, okay, mamy jeszcze nad osiągnięcie pierwsze włamanie. A tutaj mamy David. Elliot. O jest. I Neil. Neil, Elliot i David. Neil, Elvi, Elliot i David. Medy. Dobra, działa. No i mamy pojemny magazynek Matilda. Czy my możemy to połączyć sobie z pistoletem? Dokładnie. Okej. Okay. I pojemność 24 naboi, dobra. Słuchajcie, my tutaj byliśmy. Tak, tu muszę znaleźć kod. Tam nie wejdziemy, było. Bo było. Na kluczyk. No to musimy iść na górę. Jeszcze z tego co wiem. A pójdziemy sobie zapisać od razu. Że jak zginiemy, żebyśmy nie musieli tutaj latać. Dobra. Okej, okej, okej. I możemy zobaczyć, moi drodzy, film od razu chyba. Nie wiem, czy to ma sens. Zdjęcie pamiątkowe. Okej. Okay. I prawdopodobnie będziemy musieli użyć jakiegoś berła i książki do tych figur, które tam są. No dobra. Nie ma problemu. Zresztą zdjęcie się nie zapisuje, więc jest dobrze. I tylko jeszcze szybko luknę, czy chcę coś zostawić. W sensie roślinkę mógłbym zostawić. Jak na razie, bo nie jest nam aż tak bardzo potrzebne. Mamy spray i mieszankę ziół. No dobra, idziemy do góry. Ona się poruszy. Cholera, nie mam noża. Zaraz. Giniemy! Shit! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Padli obaj. Mogę nóż wziąć? No. Dawaj nóż. Ten nóż nam się rozwali, to jest problem. To jest problem. Dobra. Przechytrzymy to. Przechytrzymy. Wejrzymy to piętro. Tutaj musimy jakiś kołowrotek znaleźć. Ostatnio też zapomniałem. RPD. Może oglądać przedmioty różnym kątem? Okej. Okay. No, obejrzyjmy to i zobaczmy, co to jest. A. Nie będziemy się tym martwić. Pewnie znajdziemy tego. Zim przycisk, by zawiesić odpowiadającą kontrolkę, bo otworzyć. Lep należy zaświecić wszystkie przyciski. Należy nacisnąć w odpowiednim kolejności. Naciśnięcie przycisku jest zgodnie z kolejnością powoduje zgaśnięcie wszystkich kontrolek i wymaga rozpoczęcia wprowadzenia
Od nowa. Aha, czyli będziemy musieli to kwestią prób i błędów to zrobić. Mamy naboje do strzelby, ale strzelby nie mamy. Okej. Nie mamy też tej kodu. Powiedz, że się nie podniesiesz. No dobra. Słuchajcie, ja spróbuję w takim razie otworzyć ten. Nie, 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 obejrzyj. Próbuję połączyć to. Czyli tak, to. To. Nie. To. 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 Nie. To. 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 No nie. To. 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 Już nie pamiętam, które ja próbowałem, nie? To. Nie. To. Nie. To. To, 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 to. To, 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 to. No dobrze, udało się. Okej, i mamy przycisk. A, czyli przycisk tamtego do tamtego. Kodami. Wyjmowaliśmy już do szafek, o tak. No dobra. Wezmę to na razie. Użyję sobie średnią. A całe, czyli nie będziemy tego używać, użyjemy to. Bo spray bez sensu byśmy zużyli. Okej, no to idziemy jeszcze do góry. Potem z przyciskiem pójdziemy do tych szafek. Jest coraz mroczniej, wam powiem. W ogóle nie wiem czemu dostałem. To tutaj. Kolejna chyba szafka z tak z kodem. Mamy klucz do drzwi. Dobra. Co to było? Gdzie już deski, ale tego na razie nie wezmę. Jesteśmy tutaj, dobra. Co to jest? Torba na biodro. O! Fantastycznie, mamy teraz więcej miejsca. A ja się już bałem, że coś znajdziemy. Bazganina jakiegoś faceta. Niech szlak trafi tych korporacyjnych dupków. Pocinają mi fundusze po tym wszystkim, co dla nich zrobiłem. Trudno, widocznie tak musi być. Zabawię się, patrząc, jak wali się świat. Załadowałem te świnie do stalowej klatki i podłożyłem C4. Wystarczy zdetonować ładunki. I sayonara, frajerzy. Chcę się tym trochę nacieszyć, a gdyby dać temu psycholowi prawdziwy powód do wrzasku, tak może da nam zabaweczkę i roz... Tak, może dam mu zabaweczkę i rozkaże, zabij tego faceta, a ja drugie daruję życie pozostałym. Ciekawe, co zrobi. Wrzeszczysz o sprawiedliwości i honorze. Ile razy zwracałeś się przeciwko mnie, swojemu zwierzchnikowi? Tak, jesteś takim dobrym gliną. Tak dobrym, że musiałeś zginąć. Za frajda. Przydałaby się, przydała
się jakaś muzyczka. Przepraszam, że sobie się rozkojarzyłem, bo ktoś mi wszedł do pokoju. Mam nadzieję, że tego nie było słychać. Czyli musimy to zdetonować, czyli potrzebujemy jakiegoś detonatora. Tutaj mamy oczywiście jeszcze więcej naboi, coraz bardziej mi się to podoba, bo mamy tego bardzo dużo. Proch strzelnicy wezmę i te deski też wezmę. Najwyżej schowam je w do ocalałych. Podarunek dla tych, którzy mieli pecha i jeszcze żyją. Uważajcie na paskudnych sukinsynów, którzy wyglądają, jakby ich ktoś żywcem obdarł ze skóry. Mówił na nich lizacze. Są ślepi jak krety, ale nadrabiają to świetnym słuchem. Można się koło nich przemknąć pod warunkiem, że nie biega się jak idiota i nie strzela. Tak czy siak, warto wziąć przykład z mojej babuni i poruszać się wolniuteńko, gdy są w pobliżu, jasne? Nie chcę was opuszczać, ale obowiązki wzywają. No i muszę jeszcze pomścić przyjaciela. David. Czyli ta postać, która właśnie przylatywała, to był lizacz. Przy nim musimy chodzić cicho. Okej. Nie ma problemu. Najmniejszego. Nie, wracamy, bo tam było inne przejście. Tutaj i tędy, o, między szafkami. It's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. No dobra. To nie jest roślinka przypadkiem? Nie, to są kwiaty. To wygląda na bibliotekę. Dobra. Chodźmy tam. No super, po prostu fantastycznie. Chodź. Dobra. Nie, wchodź. Chodź tutaj. Czyli tak, no nie, logiczne, mieniak. No, wszedłeś do góry, żeby zejść na dół. Ale ociągnęliśmy tych frajerów. Chociaż na chwilę. Idziemy. Jeszcze tutaj, o, tutaj widzę snusz. Nie można się przejść. Okej. Tutaj nie wyjdziemy. Pobiegamy sobie tutaj jeszcze, żeby zobaczyć. Daj mi spokój. O nie, on stanie. Nie. On ma nóż. Tak, nie ma miejsca. O, dupie, weźmiemy go później. O cholera. Dobra, wyrolujemy go i biegniemy teraz w tą stronę. Czerwona książka. Też nie mogę jej wziąć. Dobra, wrócimy tutaj. Użyj. Dobra. Jesteśmy w holu. Okej, to są te drzwi, trzeba zapamiętać. I słuchajcie, bo była taka sytuacja jeszcze właśnie, że... Gdzie to jest? Nie. Nie, pierwszy ten... O! Coś... Były takie z tymi właśnie figurami.
jest, właśnie tego szukałem. I mamy na przykład lew. Lew. Łodyżka i. Łodyżka i orzeł. I właśnie tutaj możemy sobie tego użyć. Czy był lew? Taka łodyga, czy. O i. Orzeł. O właśnie, o to mi chodziło. I mamy lwa. Tego nie możemy wziąć. Co to tam zrobić? No, wyrzućmy na razie ten nóż. Bo on tak się na razie mi nie przyda. Weźmy sobie to. Teraz gdzie mam to włożyć? Teraz musimy gdzieś to włożyć, tylko pytanie gdzie? A, tutaj do tej pani. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Dobra. Tutaj wkładamy od razu ten medalion. Żeby nie tracić miejsca. I coś nam się otwiera. Czyli jeszcze dwa medaliony. I dostaniemy się. Dostaniemy się. Dalej. Okej, okay, możemy iść. O, tu możemy drzwi otworzyć. Użyj. Chcę sprawdzić inną rzecz. Nie ma tutaj nic. Nie ma właśnie tutaj. Chciałem, że będzie pokazane, jakie drzwi są do. A, tutaj się przydaliśmy. No. No spoko. To właśnie nie pamiętam. Nie pamiętam, gdzie były te. Te szafki z kodem. Mhm, tutaj nie. Tu było to. Tu. I pytanie. Czy my z jednym przyciskiem możemy wszystko otworzyć? Chyba tak. Tak. Czyli. Poczekajcie, poczekajcie. Na logikę. Muszę sobie otworzyć 203. 203. 208. 203, 208. 203, 208. I 102 na przykład. Lecimy 100, 0, 2. 203 i 208 mówiłem, tak? Okej. Okay. 203 i 208. 200. Nie mogę teraz go zdjąć. Nie. 203 i 208. No to weźmiemy 208. Okej. Okay. No dobra, czyli te 213 nie otworzymy, mogłem bardziej zobaczyć, co by mi się przydało. A nie ukrywam, amunicja do shotguna jak na razie mało mi się przyda. Połączmy z tym. I to połącz z tym. Dobra. Okej, okay, pytanie. To dalej, dobra. Udamy się tutaj, schowamy te deski. Schowamy te deski, bo na razie są niepotrzebne. Przechowamy też zioło. I to przechowamy. Bo nie mamy. Dobra.
I zobaczmy mapę. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. To jest zlew. Tu mamy terminal szafek. A tutaj przecież byliśmy. A, bo to jest jeszcze niezrobione. Okej, okay. Mamy przy drzwiach. Przy drzwiach jednak te znaczki. Musimy się udać. Mamy spray leczniczo pominięty. Okej, okay, drugie piętro. Co my tu mamy? Bibliotekę. Czerwoną książkę. Chodźmy po tą czerwoną książkę, bo może ona nam coś więcej powie. Kurde, ale patrz jakie cwaniactwo. Chowaliśmy deski. Chowaliśmy deski i ona już zaczęła się nagle przebijać. W momencie, gdy nie mamy czym zastąpić te zniszczone deski. Tak, piękne, pełne zdanie. Moment. O. Czekajcie. Nie, no dobrze, idę. Tutaj. Mhm. Czekaj, wezmę książkę i dam ci spokój. A tą książkę możemy komuś dać. No. Tylko komu? Tam jakiś facet, nie? Tylko skąd tego faceta? Albo ja już go widziałem. Albo ja już go widziałem i nie pamiętam. Po prostu przeoczyłem go. Albo mnie tam jeszcze nie było. Tam był jakiś gościu, który miał berło i właśnie książkę ową. Mhm. Ja widzę taki odcinek bardziej błądzenia. A to jestem cały ja. Mhm. Jak chcecie, to przeczytajcie to. Tu mamy safe oczywiście. A co, tego nie mamy? No o, ale mamy tutaj też drzwiczki. Czy możemy otworzyć? Nie wiem szczerze, gdzie nas doprowadzą. Tu nas nie było. Tu nas nie było. What the f- Jest wyjście na dwór. Ktoś się właśnie rozbił. I chyba mamy Claire. Claire! Hold on! I'll be right there! Okay! Claire! It's so nice to see you. How are you doing? Dobrze, bajerka. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. Tak. Może zlecą się zombiaki. No nie wiem. Ja przeżyję na pewno, nie ma. Nie ma innej możliwości. Patrzcie co mamy. Nożyce. Nam się bardzo przydadzą. Na przykład. Żeby otworzyć te drzwi. Czy jednak nie ma aż takiego błądzenia, jak mi się wydawało?
Wow. Tego jak wygięło w ogóle yoga. Yoga level, level hard. Słuchajcie, my tu już byliśmy. My tu już byliśmy. Przecież ceniam noża. Dobra. Nie ma. Ma, lecimy szybko. I tu. Dawaj, otwieraj. Teraz wiele drzwi staje przed nami otworem. Czy my nie jesteśmy... Nie, już myślałem, że jesteśmy w tym samym biurze. Mamy granat błyskowy. Spacja, okej. No. No. Połącz. Chyba tu sobie... Mamy desek. Dobra, to zaraz się do nas dobije. Będziemy mieć... Miłe przywitanie, no właśnie. Ale postaram się... To jest proch strzelić, czy tego weźmiemy? Dawaj. Wybieraj te rzeczy. Tam chce się dostać. Więc będziesz mi przeszkadzał. Jeszcze coś? Cholera, teraz mi się stąd wybijać. To był zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Jeszcze grubas. Jomek, za dużo pączków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Leżeć. No teraz wstanie, nie? To jest najgorzej. Najgorsze. I mamy rączkę. Która wiecie, gdzie nam się przyda? Przyda nam się, by odkręcić tamten gaz. To jest wydajny proch strzelniczy żółty. Weźmiemy go sobie. Ewentualnie wrócimy tu. Co tu? No i mamy tą część elektryczną. Dobra, więc wyrzucimy. Okej. Dobrze, już wiem. Wyrzuć. Tak, to wyrzuć. Tak. I weźmiemy tą część tu. Więc mamy jakby... Daj mi spo... Tak, tu. Tu od razu montujemy. I działa. Tylko pytanie, co działa? No ja nie wiem, czy to jest dobry czas, żeby to sobie... otwierać. Dobra, zapiszemy sobie na pewno. Żeby nie stracić postępu. Co byśmy chcieli tutaj schować? Na pewno to. No bo na razie tyle chyba. Klucza na razie jeszcze nie chowam, bo na pewno nam się przyda. I słuchajcie, ja nie wiem, czy nie skończymy tutaj odcinka. W następnym odcinku udamy się do tego miejsca, gdzie się ten gaz ulatniał i zakręcimy go tą rączką. Tak, chyba tak właśnie to zrobimy, bo już tutaj widzę 35 minut. Dzisiaj będzie krótszy odcinek. A ja mam nadzieję, że mimo to wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zostać na dłużej, zostawcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, by nie ominął was żaden kolejny nowy odcinek. A ja życzę wam miłego dnia, wieczoru. Na razie, trzymajcie się, cześć.